To jest... Czyli taka osoba też wymaga wsparcia, tak naprawdę. Tak, tak. bardzo często <coughs> wymaga wsparcia i wymaga też kogoś, z kim będzie mogła rozmawiać o tym, co się dzieje w domu. Wymaga też przyjaciół, wymaga różnego rodzaju zadbania o siebie, o własne życie poza relacją, o jakąkolwiek równowagę, o radość życia, o chęć budowania czegoś, też niezależnie od tego, czy. Jesteśmy w tym momencie w związku, gdzie mamy długi staż, czy ten staż nie jest zbyt długi? Musimy też koncentrować się na sobie, ponieważ współtowarzyszenie osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe i depresyjne powinno być współtowarzyszeniem, a nie uzależnieniem od mhm. tych osób i od ich zaburzeń co sprawia, że pozostajemy w relacji z osobą cierpiącą na zaburzenia lękowo-depresyjne, bo jest to niewątpliwie bardzo trudna sytuacja i bardzo trudna relacja dla każdej z tych stron. Bardzo często miłość więź, bardzo często też mamy głęboką potrzebę opiekowania się osobą cierpiącą na zaburzenia. Lękowe czy zaburzenia depresyjne. Bardzo często bywa tak, że w przeciągu życia jest taki moment, że partner cierpi najpierw na zaburzenia depresyjne, później drugi partner na zaburzenia lękowe, i takie sytuacje też się zdarzają, że oczywiście nie jesteśmy w relacji tylko wtedy, gdy jest cudownie, natomiast jesteśmy również, gdy jest trudno i gdy przeżywamy różnego rodzaju trudne momenty, trudne emocjonalnie dla nas sytuacje i gdy. Popadamy też w różnego rodzaju zaburzenia. Tutaj ważna jest nasza świadomość czy ja jestem w tym kontakcie, bo się poświęcam, nie mam już swojego życia i muszę tutaj być, bo taki mam wzorzec, to wyniosłam, czy wyniosłem z domu, żeby się opiekować chorą żoną, chorą partnerką, chorym mężem, chorym partnerem, czy takie partnerem. poczucie odpowiedzialności Często to jest. poczucie odpowiedzialności, które już jest poświęcaniem się w relacji, mhm. w związku, a w poświęcaniu nie ma już tej osoby, która jest e, współtowarzysząca osobie mm, cierpiącej na zaburzenia lękowe czy depresyjne. Jeżeli już jesteśmy w poświęceniu, to nas bardzo często nie ma, nie ma naszych mhm. przyjemności, naszych przeżyć, naszej pracy, naszych dzieci. Także tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, gdzie się kończę ja, a gdzie zaczyna się mój partner cierpiący na zaburzenia lękowe czy depresyjne. Czy ja mam jeszcze swoje życie? Czy potrafię zajmować się domem, dziećmi, pracą, sobą? Czy tylko i wyłącznie całe moje życie jest skoncentrowane wokół tego partnera tudzież partnerki? Bardzo ważna jest ta granica. Jeżeli ta granica się niestety rozmywa, przekracza, musimy cały czas być też czujni, czy jesteśmy współzależni od osoby cierpiącej i również mamy zaburzenia lękowe w tym momencie bądź depresyjne czy jesteśmy jeszcze na poziomie takim że wspieramy osobę cierpiącą na zaburzenia depresyjne czy lękowe tutaj ważna jest ta nasza granica czy nasze życie zdominowały już lęki i depresja naszego partnera czy mamy jeszcze kontakt ze sobą w tym życiu i tutaj niezwykle ważne jest to że gdy towarzyszymy osobie cierpiącej na zaburzenia, ważne są komunikaty wsparcia, bo pamiętajmy, te zaburzenia lękowe czy depresyjne, ważne, żeby miały jakiś kres, ważne, żeby ta osoba podejmowała... Leczenie, terapię. Leczenie, terapię. Mhm. Oczywiście tutaj też często podejmuje się terapię par, żeby móc jak najbezpieczniej pomóc rodzinie, dziecku, mhm. żonie, mężowi. I e, bardzo ważna jest też taka nasza świadomość, co jestem w stanie zrobić, a czego już nie. Mm -hmm. Czy jestem w stanie widzieć moją żonę płaczącą czy mojego męża płaczącego kolejne dni, czy mówię jej, jemu, musisz pójść, sobie z tym poradzić. Ja nie jestem w stanie, nie jestem specjalistą, będę przy tobie, pomogę tobie, ale musisz nauczyć się o siebie walczyć. Ten przekaz jest niezwykle ważny.